Europa. Dziewczyny uczą się właśnie geografii, czytają sobie Atlas Świata z Albikiem. W ogóle mają teraz bardzo dużą fazę na poznawanie świata. Jakiś czas temu kupiłam im globus. Na Empiku zamówiłam taki fajny globus, na którym powierzchnia terenu jest rzeczywiście odzwierciedlona. Widzicie, góry są wypukłe. I dziewczynom się bardzo ten globus spodobał. Jak jest ciemno i się go włączy, bo on jeszcze ma funkcję włączenia światełka, to na nim się wtedy wyświetla mapa polityczna. Dziewczyny bez przerwy mnie pytały, jakie państwo jest, gdzie, jak, w jakim języku się mówi, jakie zwierzątka żyją. No właśnie, jeszcze jest do niego aplikacja na telefon. Teraz on nie pokaże, bo nagrywam tym telefonem, ale w tej aplikacji, jak się skieruje na globus, to pojawiają się zwierzątka, jakie żyją na poszczególnych kontynentach. I dziewczyny były mega zainteresowane tym globusem i dlatego zamówiłam im też taki Atlas Świata z serii Czytaj z Albikiem. Też zamówiłam go w Empiku i jest mega, bardzo fajny. Ma bardzo dużo różnych funkcji. Co to? Dotyka się takim piórem do poszczególnych elementów i te pióro czyta. Czyta nazwy, różne ciekawostki. Tak, są też zagadki dostępne, bardzo fajne. Jakby jakiś święty Mikołaj jeszcze się zastanawiał nad prezentem dla przedszkolaka i nie tylko, bo to jest dla dzieci szkolnych też super prezent, to bardzo polecam. Ja chyba szepnę jeszcze słówko świętemu Mikołajowi, bo tutaj jest dostępnych kilka takich książeczek. Tu wzięłam na próbę i bardzo się nam podoba, więc tak myślę, żeby jeszcze może coś tam dziewczynom sprawić. No tak się otwiera. Czekajcie. O, tak. Bardzo fajne. Super są teraz te rzeczy dla dzieci. Fajnie, że nauka nie musi być nudna, że w taki interesujący sposób mogą dzieci zdobywać wiedzę. Ja się teraz zabieram za przygotowanie soku, a dziewczynki w tym czasie sobie tworzą biżuterię. Ćwiczą swoje małe paluszki. Brawo! Dziewczyny lubią takie prace manualne. Pięknie klapcią. Zobaczcie, jak pięknie paluszki pracują. Super! Anielcio już jedną bransoletkę ma na rączce. Ślicznie. Od razu uprzedzając pytania, ten zestaw do robienia biżuterii też jest kupiony w Empiku. Ja Wam zostawię linki do tych zabawek w opisie pod filmem. Ostatnio kupiłam trochę więcej rzeczy dla dziewczyn, żeby przez te 3 tygodnie, jak siedzimy w domu, się nie nudziły. No i żeby się troszkę rozwijały, stymulowały. Pięknie, super. A dziewczyny lubią bardzo takie prace manualne. Ostatnio też polubiły bardzo rysowanie na nowo. Bardzo dużo rysujemy. Codziennie wieczorem przed snem sobie siadamy i rysujemy. Spójrzcie, jakie pochłonięte. A to też właśnie jest taka fajna zabawa, bo jednak wycisza dzieci, tak uczy skupienia, koncentracji, no i trenuje zdolności manualne. Dobra, także dziewczyny sobie tutaj będą tworzyć, a ja się zabieram za soczek. Dobra, dziewczyny jednak postanowiły mi pomóc robić soczek, więc zaczynamy. Proszę. Ja nie wiem, na tym rzucę ten jarmuż, dobra? Rzuć kilka listków. No. Ten jest trochę za duży. To mama będzie tym popychała, jak będzie coś dużego. No, wkładamy. I co, koniec? Dobra, soczek jeszcze będzie się nam tutaj wyciskał. A wy dziewczyny do łazienki umyć rączki, tak? Lecicie teraz. No, i mamy cały dzbanek soczku. Thank you.
i taką naukę, to ja rozumiem. Nie ma nudy. Dziewczynom się bardzo podoba to czytać z Albikiem. Są zafascynowane. Cały czas sięgają po tą książeczkę. No i okazuje się, że nauka, nawet i geografii, nie musi być nudna. Wszystko da się dzieciom przemycić w formie zabawy, naprawdę. I tak naprawdę dla różnych kategorii wiekowych zawsze się znajdzie coś, jakaś zabawka, materiał, który sprawi, że uczyć można się przyjemnie. No, pod warunkiem, że się nie ma rodzeństwa. Dziewczynki, kolejka! Halo! Łucia jeszcze dotyka trzech rzeczy i później Klary kolej. Musiał powiedzieć. A to zagadki rozwiązujecie? Teraz pora na obiad. Podgrzewamy zupę. Zaraz będziemy jeść. Proszę. Dobra. Smacznego. Proszę, Klarniu. Smacznego. No i jest kalafiorek. Co tam pływa? No różne warzywa pyszne. Jakiś tam to ma sobie złapało. Pycha zupa, Usia? Tak smakuje? Dobrze, to się cieszę. Dziewczyny dzielnie wiosłują łyżkami. Ale dobra. Dziękuję. Anielka dalej sobie czyta z Albikiem, a ja się teraz biorę za robienie ciasta. Na pewno dziewczyny mi pomogą. Tak? Już się szykujesz? To poczekaj jeszcze chwilkę, ja przygotuję składniki, dobra? Poczytaj sobie jeszcze. Wyjmę wszystkie składniki i cię zawołam, okej? Dobra. Dziewczyny zawsze są chętne do wspólnego gotowania, tak? Klarcia już jest w kuchni, zwarta i gotowa, tak, Klaruniu? Co dzisiaj będziemy robiły? Piernik. Nie piernik, tylko? Sernik, tak. Mamy twaróg i będziemy robić gotowany sernik. Mamy też od kilku dni nowy robot w kuchni. To jest Cook Easy Plus firmy Kenwood. Dopiero mamy go od kilku dni, więc się go uczymy obsługiwać. I zobaczymy, jak nam wyjdzie to gotowanie. Zaczynamy od tego, że wrzucamy sobie masło do garnka. Uwaga. Tylko całe? I ustawiamy gotowanie. Proszę. Ustawiamy sobie temperaturkę i włączamy gotowanie. Masełko będzie się nam rozpuszczało. Tylko nie dotknijcie garnka, prawda? Poczekajcie, ja wam przesuniemy sobie ten sprzęt. Dobra. Widzimy, jest tata, a to chyba mama. Daj, daj. Zmierz się. No zmierz. Tak, to są rodzice. Mama i tata i dziecko. Miesza się. Troszkę się miesza, troszkę podgrzewa. Tak, to będzie cała kółko, to mieza. Jak nie będzie kółka, to nie mieza. Tak. Łucja mówi tutaj o wyświetlaczu. Bo jak kółeczko leci, to nie miesza, tak? Dopiero jak się całe załaduje, to wtedy się przemiesza. Sernik się miesza i podgrzewa. A ja w tym czasie ogarnę ten bałagan, jaki zdążyłyśmy już zrobić.
Tak? Super Anielko. Super Anielciu, fajnie. Mama, a ja? Anielka sama wpadła na pomysł, żeby mama, ciastka ja? Połamać. No bierz sobie, bierz. Ale dobre. Dobre, co? Już oblizujemy palce. Mhm. Jak? Ułożone herbatniki? Spójrzcie na dzieło dziewczyn. Usia, każdy powód, żeby oblizać paluszki jest dobry, nie? Mhm. Dobre ciasto, Uśka. No i dobrze, teraz nasze ciasto schowamy do lodówki. Proszę, już są pomidorki. Dziewczyny wcinają kolację. Zrzuć sobie widelczykiem pomidorki. Zrzucaj sobie. I pozostając w tematyce narodowej, na zakończenie dnia mecz. Dzisiaj Polska, Włochy. Mhm. Sernik jeszcze nie zdążył stężeć, ale już dziewczyny nie mogły się go tak bardzo doczekać. Więc już będziemy jadły taki. Proszę, Usiu. Jeszcze witaminki. Tran. Na zakończenie dnia. No dobra, niech sobie tata ogląda mecz. My idziemy do kąpieli, tak? Tak, rozbieramy się. Ubranka wrzucamy do prania. Super. Będziemy myły włosy. Super suchy jesteś, Anielciu. Au! Au! Piękny! Czemu? 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 Ja rozczesuję włosy Anieli, a Łucja rozczesuję Klasi. Praca zespołowa u nas pełną parą idzie. Dziewczyny sobie nawzajem włosy czeszą. No i super. A ja zaraz wyciągam suszarkę i będziemy się suszyć. I jedziemy z tematem. No wariatki, po prostu wariatki. No dobrze, moja Ruszpunko. Gotowa jesteś. Śliczne masz włoski. Piękne, czyste, pachnące. Możesz lecieć. Teraz to się będzie działo, ale to będzie akcja. Dobra, wyciągamy rączki do przodu. Będziemy stawiać bańki. Pierwszy raz dziewczyny będą miały bańki. Super. Nie rusz się. Stoi. A, bańki chińskie. No i jak, Buśka? Dobrze jest, nie? Super. Zuch dziewczyny. Klara się najbardziej stresowała. No i po wszystkim. Dziewczyny jeszcze dokańczają bajkę. I zaraz idziemy spać. Pa, pa. Dobranoc, Łusiu, daj buziaczko. Śpi dobrze. Dobranoc, Anielcio. Klaruniu, buziaczek. Dobranoc. Pa, pa. Pa, pa.